Witam w 13 odcinku Poranku Zuzanki. Mam nadzieję, że nie będzie pechowy. Oczywiście, jak zwykle, przejdźmy do pytań. Czy zrobisz jakąś serię typu panierka, truskawka, krówka? Please, odpowiedz! Początek odcinka i jedźmy z grubej rury. Wyjawię Wam największą tajemnicę ostatnich dni. Planuję zrobić serię, nowy sezon na grudzień. Będzie on trwał tylko grudzień, będzie to taki... Nic więcej nie zdradzam, ale po prostu w grudniu, 3 grudnia tak planuję, jeszcze nic nie mam, ale... No nie no, mam... Tajemnice. Wszyscy skaczą z radości, nie? Czy wampir może być murzynem? No jasne, że tak. Zmierzchu był ten na L w dreadach czarnych Black and Peace. Oczywiście, że może być. Nie widzę przeszkód. Zuziu, wymyśl nam fanom nazwę, bo wielmożny Igor ma na przykład wielmożnych, a ty może skarpetkowicze albo zuziowymiatacze. Nie wiem, pozdro. Zuziowymiatacze? Może być zuziowymiatacze. Nie, ja nawet nie mam grupy na Facebooku. Nie musicie się nazywać, chociaż jakieś i wam to pomoże. Karpetkowicze też spoko, Mersiowicze. Dziękuję, niewolniku. Możesz odejść. Wyjdź i nie wracaj. O! Gdzie tak nie o! Skarpetkowiczem jesteś! Pandeł skarpetki jesteś wolna. Skarpetkowicz. Który tatuaż najbardziej lubisz? Może ja zjem do końca, a wy zobaczcie, to na co czekaliście. Nowy tatuaż. First light, electricity. Nie wiem, czy to jest mój ulubiony tatuaż. Nie mam chyba ulubionego, ale właśnie wytatuowałam sobie zegarek. Od samego zegarka ważniejsza jest dla mnie godzina, która na nim jest. Pewnie się domyśleliście, bo już wcześniej zrobiłam takie, przyłożyłam ten zegarek kieszonkowy na to miejsce puste i no i trochę zdradziłam, ale cieszę się, bo bardzo fajnie wyszedł i w sumie wiecie co, mam calutkie przedramię, jest już wytatuowane. Widzicie ten tatuaż jeszcze nie zagojony, bo minęły 3 dni od tego, jak to zrobiłam, bo to teraz nagrywam, a widzicie to później. Rozumiecie, ogólnie jak się wygoi, to będzie trochę grubszy, linie są grubsze, wszystko tak trochę pulchnieje. I też będzie inaczej, no nie będzie taki czerwony, te kolory też trochę wyjdą. Ale taki właśnie zegarek kieszonkowy. Mam nadzieję, że wam się podoba. Możecie pisać łapki w górę, jeśli wam się podoba. Dawać. Zrób room tour! Taki update, fapkujcie, żeby widziała. Fapkujcie. Room tour się zbliża. Teraz jestem w ogóle u Igora, także mój pokój jest pusty. Remont nadal nie jest skończony, zrobiłam tam dużo zmian, ale obiecuję, że będzie. Mam nadzieję, że jeszcze w listopadzie zrobię taki totalny odcinek z remontem, może nawet zrobię coś, nie wiem. Jeśli będzie więcej niż 30 tysięcy łapek w górę, to zrobię filmik, jak z bzdurnym kartonem składamy meble. Marzycie o tym, żeby zobaczyć, jak składam meble? Może tak. I jak maluję ściany? Może. Gdzie ty kupiłaś tą bluzkę z fakiem? A, no tak, w poprzednim odcinku miałam. W ogóle to jest Local Heroes. No i w sumie nie kupiłam jej, bo dostałam ją od Arety. Pozdrawiam Arety, w ogóle przemiła osoba. Byłam ostatnio na takiej imprezie z okazji premiery jej butów. I było w ogóle bardzo miło. Jadę na tą imprezę za tydzień. Ale będzie bardzo miło, bo Areta jest naprawdę przesympatyczna i no tak. Mam jeszcze kilka rzeczy od niej i są naprawdę super. Także lubię ten styl, taki pastelowy, trochę pasuje do mnie. Jest fajnie. Czy twoimi przyjaciółmi są przeważnie chłopcy, czy raczej dziewczyny? No wiecie, tak jak się zastanowić, to... Chyba raczej chłopcy. Z drugiej strony, Mercy jest dziewczynką. Ej, no co? Przecież wszyscy przyjaźnią się ze swoimi psami. Hej, Banshee! Czy planujesz zmienić kolor włosów na bardziej kolorowy? Chyba poszłam w totalnie odwrotną stronę. Mam szare włosy, takie trochę granitowe.
a one się pewnie wypuczą i będą takie jak bardzo chcę, czyli takie biało-szare, takie jasne szare, bo teraz jest ciemny, szary i dzisiaj farbowałam, no dzisiaj jestem dzień po farbowaniu, no wiem. 3 dni temu miałam filmik z farbowaniem, tutaj Areta i nagrywam ten odcinek szybciej tydzień, bo jadę do Warszawy i dlatego tak. I uwaga, pytania, coś czy coś? Świat czy wszechświat? Wszechświat. Mars czy Lion? 30 seconds to Mars, oczywiście. Dynia czy arbuz? W sumie zupa to dyniowa, sok to arbuzowy. Smok czy Feniks? Oj, tutaj 100% Feniks. Nawet Mitra Marsowa, Feniks. I jeszcze jedno, zima czy Igor? Zimowy Igor. Ej, no prawie taki jest. Zimowy Igor. Ja robiłam tą charakteryzację. Zuzia makijażystka. Babeczka czy cukrofobia? Ej, nie miałam sezonu babeczka. Cukrofobia. Tatuaże. To Ły jak łowicz wciągnął. Tatuaże czy kosmetyki? Tatuaże. Milka czy Weder? Oj, ciężkie pytanie. I tutaj produkty są naprawdę przepyszne. Taka pijania czekolady Weder, taką lepsza czekolada naprawdę, ale też Milka to... oj, dałabym znak równa się. Snap czy live? Snap, bo live nie wychodzą, są jakieś problemy, tam teraz to nowe beta wersja jest masakryczna, a Snap tak codziennie snapuje, zapraszam w ogóle prawdziwe Zuzia i fajnie jest, lubię Snapy. Polubiłam to, totalnie nie wiedziałam, że to polubię i polubiłam, fajnie. Podróż czy dom? I ciężkie pytanie, bo kiedyś byłby to na pewno dom, podróże znosiłam tak naprawdę ciężko, zależy też gdzie jadę. Jak jadę do Warszawy, to dom, ale jak jadę do Igora, to tu i tu taki trochę dom i się przyzwyczaiłam, chociaż nie lubię być w nowych miejscach, takich totalnie nowych. Oj, taka Warszawa, coś tak... nie. Boże Narodzenie czy skarpetki? No najlepiej skarpetki dostać na Boże Narodzenie. Skarpetki. Ej, nie wysyłam, ale nie wiem, czy chcę, żebyście mi wysyłali jeszcze więcej skarpet. Możecie mi wysyłać, jak już kiedyś mówiłam, puzzle, coś. Bo skarpetki to już mnie po prostu zjadają. Ja po prostu ubieram skarpetki i wyrzucam. Ja mam tyle skarpet. Ja nie mam na to półki. Kocham cię. O. Też was bardzo kocham. Serduszko pokoju. No i jeszcze na taki sam koniec, żebyście się nie martwili, że koniec odcinka, dodaję wam taki odcinek, chociaż jeśli nie widzieliście, bo pewnie dużo osób widziała, ale jeśli nie widzieliście, nakręciłam super filmik z Under 20, jest cudowny, po prostu tak profesjonalnie nakręcony, w slow motion, w ogóle 100 klatek, naprawdę super robota, pracowaliśmy nad tym chyba z 2 tygodnie i cały dzień kręcenia i... I jeżdżę tam na Fiszce, robimy pizzę z Łukaszem i Karolem, jest w ogóle taka zabawa i jest Mercy i jest mój dzień, mój dom, moja wieś, moje życie, moja taka codzienność. Także zapraszam was na kanał Under 20, gdzie możecie cały dzień z Banshee zobaczyć. No i tyle, możecie zobaczyć albo nie zobaczyć, ale zapraszam. Dzięki. Także to chyba wszystko, łapki w górę, jeśli lubicie poranki Suzanki, bo wiecie, że jeśli zimą zacznę ten nowy sezon, to poranki na miesiąc będzie tutaj koniec. I może jeszcze tak szybko odpowiem na pytanie, które po prostu jest zadawane milion razy. Kiedy cukrofobia? Moja sprawa, kiedy zrobię, kiedy będę chciała. Dzięki. Łapki w górę, jeśli się podobało, komentarze, subskrypcje i tam to wszystko. Także dzięki, że oglądaliście, dotrwaliście do końca. Byłam z wami ja, Banshee. Pa!